Cześć! Pokażę Ci, w jaki sposób możesz wnieść swoje rendery na zupełnie nowy poziom, skupiając się nieco bardziej na oświetleniu. Przerobimy takie coś na takie coś. Będzie wyglądało dużo ładniej i dużo bardziej profesjonalnie. A zmienimy tylko oświetlenie. Zaczynamy! No dobra, no to jesteśmy w Blenderze, mam nasz model, mam bardzo podstawową scenę, po prostu jedno światło tutaj i nasz obiekt na samym środku, plus oczywiście włączony silnik renderowania Cycles. Wciskam 0 na klawiaturze numerycznej, żeby przejść do widoku kamery i teraz będę chciał sprawić, żeby ten obiekt wyglądał dużo ładniej, kompletnie nie dotykając tego obiektu. Zajmiemy się tylko światłem. Na przykładzie takiego lewitującego obiektu, jeżeli po prostu masz jakiś obiekt, który chcesz ładnie wyrenderować, możemy zastosować technikę, która się nazywa 3-point lighting, czyli ustawiamy 3 światła, które będą oświetlały nasz obiekt na samym środku. Na samym początku, zanim zaczniemy cokolwiek robić, polecam wejść w zakładkę shading i dostosować sobie interfejs tak, żeby później nam się przyjemniej pracowało. Ja zazwyczaj rozciągam sobie ten panel z lewej strony i zmieniam tutaj na 3D viewport. Wciskam 0 na klawiaturze numerycznej, żeby przejść do widoku kamery. Teraz lecę tutaj w prawo, scrollując kulką w myszce i wybieram Rendered. Dzięki temu mamy widoczny nasz wyrenderowany obiekt. I teraz wyłączam to i wyłączam to. Teraz nic nam nie przeszkadza i mamy widoczny tylko i wyłącznie nasz render. Jeszcze na samym dole mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy tutaj i wybrać Join Areas. Przeciągnę tutaj w lewo, klikam lewym przyciskiem myszy i teraz mamy bardzo ładnie ułożony interfejs, więc możemy zacząć tworzyć nasze oświetlenie. Na samym początku zmienię ten widok u góry na Solid, żeby tutaj mi nie renderowało, podgląd mam i tak tutaj, więc wszystko widzę. Wybierzmy sobie może kamerę i ustawmy focal length tutaj na coś większego, na przykład 100. Im więcej tutaj wpiszę, tym większy jakby zoom będziemy mieć i tym bardziej płaski nasz obiekt się będzie wydawał. Czasami to plus, czasami to minus. W tym przypadku według mnie to będzie plus, więc ustawię tutaj na 100. Teraz wcisnę G, Z, Z i odsunę kamerę troszkę do tyłu. Teraz będzie lepiej się prezentowało. Na razie mamy tutaj tylko jedno światło i jednym światłem za dużo zazwyczaj nie oświetlimy, więc to światło po prostu usunę, wciskając X, Delete. Teraz jest całkowicie czarno, ale zaraz to naprawimy. Wciskam Shift A, wchodzę w Light i wybieram Area. To jest takie kwadratowe światło, które będzie oświetlało naszą scenę. Teraz wciskam R, X, 90, obróciłem o 90 stopni. Wcisnę kropkę na klawiaturze numerycznej, żeby podjechać do tego obiektu. G, Z i mogę zacząć obracać i przesuwać to światło, dopasowując dowolnie, w którym miejscu chcę, aby stało. I teraz właśnie wchodzi ta nowa technika. Chciałbym ustawić 3 światła i każde z nich będzie pełniło konkretną rolę. To światło, które teraz ustawiam, będzie takim wypełnieniem, żeby po prostu było coś widać na naszym obiekcie. Jeżeli usunę światło, to widzisz, że jest całkowicie czarno. Jeżeli dodam to światło, to mamy lekkie wypełnienie. Już widać, jak ten obiekt wygląda. I o to nam w sumie chodzi. Na razie nie będę bardziej się tym bawił, tylko zduplikuję Shift D i znowu G, Shift Z, żeby przesunąć tutaj i obracam. I teraz istotne jest to, żeby to światło ustawić z tyłu. Widzisz, jak jestem na boku, to jest lekko widoczne, ale jak ustawię to za naszym obiektem, to dostajemy bardzo ładne podświetlenie tutaj z tej strony. Czasami nawet będzie przydatne wejście tutaj w ustawienia z prawej strony, w ustawienia światła i zmiana shape ze square na prostokąt. Jeżeli ustawimy prostokąt, to dalej nie będziemy mieli faktycznie prostokątu, ale będę mógł kliknąć tutaj lewym przyciskiem myszy i zmienić kształt tego światła. Więc ustawię, żeby było długie i cienkie, coś takiego. I teraz będę mógł znowu zacząć obracać i przesuwać tutaj. Teraz, tak jak widzisz, mamy podświetlenie z tej strony. Te światła zazwyczaj powinny być mocniejsze niż to światło wypełniające na samym środku, więc wejdę tutaj w Power i wpiszę na przykład 30. Teraz wygląda to zdecydowanie lepiej. Może jeszcze troszkę podjadę do góry i teraz wygląda naprawdę fajnie. No dobra, czas na kolejne światło. Wciskam Shift D, przeciągam w bok i tutaj również to światło będzie nie tyle podświetlało, nie tak bardzo podświetlało jak to, chociaż oczywiście możemy je ustawić w ten sposób, żeby tutaj również podkreślało nasz kształt, albo przeciągnąć troszkę dalej, żeby oświetliło nieco więcej. To już w sumie zależy od tego, jak byś chciał, żeby twój obiekt wyglądał. Mi się zdaje, że w tym przypadku powinienem lekko wyciągnąć do przodu, żeby tutaj ten obszar nie był całkowicie czarny, tylko żeby jednak wypełnił się tym światłem. No i teraz wygląda to zdecydowanie ładniej, a poprawiliśmy tylko i wyłącznie światło. Jest jeszcze parę trików, które możemy zastosować. Na przykład przejdźmy do pierwszej ikonki tutaj, zlećmy na sam dół i tutaj powinien być panel Color Management.
W tym miejscu możemy ustawić, jaki kontrast chcemy mieć na naszym obrazie. Domyślnie jest ustawiony medium kontrast, ale możemy pójść niżej w kontraście, żeby wszystko było bardziej takie rozmyte, powiedzmy, i możemy pójść dużo wyżej w kontraście. Będą bardzo mocno szczegóły podkreślone. Ja zazwyczaj ustawiam na jakiś medium high contrast, żeby nie przesadzić z tym, ale żeby jednak dostać troszkę tego efektu. No i jeszcze chciałbym Ci pokazać tło. Aktualnie to tło jest dosyć nudne, przez co również sprawia, że nasz obiekt jest trochę brzydszy. W sensie sam odbiór tego obiektu jest słabszy, dlatego że jest pokazany po prostu na szarym, jednolitym tle. I to również możemy bardzo szybko poprawić, wchodząc tutaj w panelu node'ów do świata. Gdy wybiorę opcję świat, dostaniemy możliwość zmiany koloru tła. No, to jest wszystko fajnie, tylko zauważ, że wszystkie opcje, które tutaj są, to jest tylko jeden kolor. Nic więcej, tylko jeden kolor. A ja bym chciał to tło nieco urozmaicić, więc wciskam Ctrl Z i teraz zaczynają się czary. Wciskam Shift A, żeby przejść do menu dodawania node'ów, wejdę w Texture i wybiorę teksturę Gradient Texture. Tą teksturę, teraz kolor, podłączę do kolor tutaj. No i nie za bardzo to wygląda, bo dostaliśmy kompletną ciemność. Niezbyt fajnie. Ale gdy teraz wcisnę Ctrl T, jeżeli mam włączony dodatek Node Wrangler, jeżeli nie, to przejdź w Edit, Preferences, w tym miejscu Add-ons i tutaj wpisz Node i zaznacz Node Wrangler. Później zamykamy okno i możemy wrócić do naszej pracy. Jeżeli teraz tak mamy ustawione nody, to będziemy mogli z tego Texture Coordinate wyciągnąć wartość Window i podłączyć do Vector. Dzięki temu tą teksturę gradient będziemy nakładać tutaj w nasze tło. Niezależnie od tego, gdzie się popatrzymy, zawsze będziemy mieli tło z tej tekstury. Znowu wcisnę 0 na klawiaturze numerycznej, żeby przejść do naszego obiektu. I teraz zmienimy gradient texture z linear na spherical. Dzięki temu dostaniemy taki gradient radialny. I teraz tutaj wartościami location, rotation i scale będziemy mogli dopasować to, jak wygląda ten gradient z tyłu. No dobrze, troszkę poprzeciągałem tymi ustawieniami i dostaliśmy coś takiego. To tło nie wygląda zbyt ładnie, ale to już jest bardzo dobra podstawa do bardzo ładnego tła. Wystarczy, że wciśniemy Shift A, wejdziemy w Converter i wybierzemy Color Ramp. Włączymy to pomiędzy Gradient Texture i samego node'a Background. I teraz tutaj tymi suwaczkami będziemy mogli ustawić kolory tego tła tutaj. Więc troszkę rozjaśnię ten czarny kolor i dodam troszeczkę niebieskiego. Żeby nie było całkowicie szare, tylko troszeczkę leciutko niebieskie. Wciskam Ctrl C, żeby skopiować ten kolor, klikam na suwak z prawej strony, Ctrl V, żeby wkleić. Wchodzę znowu w kolor i lekko rozjaśniam środek. Dzięki temu dostaniemy bardzo przyjemny gradient na samym środku. I samo to już sprawi, że nasz obiekt będzie wyglądał dużo, dużo przyjemniej niż na zwykłym, szarym, jednolitym tle. Czyli podsumowując, z takiego renderu zrobiliśmy taki render. No chyba przyznasz, że jest dużo, dużo lepszy. Ale to jeszcze nie wszystko w tym filmie. Przygotowałem również drugą scenę takiego wnętrza. Nie wygląda to teraz zbyt przyjemnie, ale zaraz wszystko naprawimy. W przypadku tej sceny, jak i poprzedniej, wszystkie obiekty, które brałem, brałem z dodatku Blender Kit, w którym możemy sobie wyszukać po prostu dowolne obiekty i wrzucić je za darmo do naszej sceny w Blenderze. Jeżeli jeszcze nie wiesz, co to jest Blender Kit, to odsyłam Ciebie do filmu w opisie lub w karcie z prawej u góry. Wcześniej używaliśmy techniki ustawiania trzech świateł dookoła obiektu, żeby ten obiekt wyglądał ładniej. Tutaj nie mamy możliwości ustawienia trzech świateł, no bo jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, więc ciężko by było ustawić światła za ścianą. One by nic kompletnie nie robiły. Więc w takim przypadku bardzo często stosuje się nieco inne podejście. Na przykład tekstury HDRI do oświetlania całego świata. Gdy masz odpalonego Blender Kit u góry, możesz kliknąć tą ikonkę świata. I teraz wyświetlą Ci się wszystkie obrazy, które mogą emitować światło do Twojej sceny. Wystarczy, że sobie wybiorę jakiś obraz, przeciągnę i upuszczę. Wtedy ten obraz zostanie pobrany, wczytany i zaraz z lewej strony pokaże się, jak to będzie wyglądało. No i tak jak widzisz, node'y same się stworzyły i z lewej strony oświetlenie nieco się zmieniło. Możemy to też przetestować z inną teksturą stąd. Klikam, przeciągam i upuszczam. I znowu oświetlenie wygląda kompletnie inaczej. To jest taki myk, że dodaje nam obraz, który jest jakby naklejany na cały nasz świat. Taki obraz 360. I on jest dookoła naszego świata, dookoła naszej całej sceny. I on emituje światło. Więc w zależności od tego, jaki kolor będzie na tej teksturze, taki kolor również będzie wewnątrz naszego pomieszczenia. To jest bardzo często używane właśnie do oświetlania tego typu rzeczy. Możemy do tego stosować tekstury HDRI tutaj z Blender Kit, albo możemy też wczytać własne. Jeżeli mamy już tego node'a dodanego, to wystarczy, że klikniemy tutaj folder. Jeżeli nie mamy tutaj nic dodane, to możemy wcisnąć Shift A, wejść w Texture i tutaj wybrać Environment Texture. Teraz to podłączam do kolor i będę mógł wybrać moją teksturę.
I tak jak wcześniej wciskam Ctrl-T, żeby dodać te dwa dodatkowe nody, które pozwalają mi na kontrolowanie obrotu tej tekstury. Ustawię to jakoś mniej więcej tak, ale jeszcze podniosę nieco to światło do góry, czyli przeciągam za Y i dopasowuję do tego, jakbym chciał, żeby to wyglądało. Super. Zauważ jeszcze, że możemy dopasować naszą kamerę tak, jak to robiliśmy wcześniej. Kliknę na moją kamerę, wejdę w jej ustawienia i tutaj również ustawię 100 w focal length. Troszkę oddalę, G, Z, Z. Kolejnym krokiem myślę, że powinno być ograniczenie renderowania na kamerze, bo jeżeli ja teraz przejdę do pełnego ekranu, oddalę sobie widok, to w ostatecznym renderze będzie widać tylko i wyłącznie to, co jest wewnątrz tej ramki, a to wszystko dookoła nie będzie widoczne, a i tak jest renderowane, więc bardzo spowalnia nasz render. Żeby to naprawić, wystarczy, że wciśniemy Ctrl-B, lewy przycisk myszy, przeciągam i upuszczam. I teraz będziemy renderować tylko i wyłącznie to, co znajduje się wewnątrz tej ramki. Czyli dużo lepiej. Jeszcze nie wiem, czy wiesz o czymś takim, ale jeżeli wybierzemy sobie dowolne światło i wejdziemy w jego nody, czyli tutaj zmienimy na Object, to w tym miejscu również będziemy mogli kontrolować światło przez nody. To może być u Ciebie wyłączone, jak jest wyłączone, to po prostu włącz i tutaj możemy zmieniać kolory, ale możemy też dodać specjalnego noda, który nazywa się Black Body. Ten node kontroluje temperaturę tego światła, czyli im więcej wpiszemy, tym światło będzie bardziej niebieskie, a im mniej wpiszemy, tym światło będzie bardziej czerwone. Tutaj są tylko i wyłącznie takie kolory światła, które mogą być wyprodukowane jakby w naturze, czyli nie znajdziemy sobie tutaj jakiegoś zielonego czy różowego koloru. I to jest bardzo przydatne do tworzenia realistycznego oświetlenia. Wpiszę tutaj mniej więcej 4500, żeby dostać taką w miarę ciepłą żarówkę. Wygląda to naprawdę przyjemnie. Mam jeszcze dwa triki do pokazania. Żeby zobaczyć pierwszy trik, musimy znowu przejść do zakładki świata. W tym miejscu mogę teraz zduplikować noda background, żeby mieć drugiego noda i zmiksować tego noda z tym nodem. Czyli wciskam Ctrl, Shift, prawy przycisk myszy, przeciągam i upuszczam. Dzięki temu stworzyliśmy noda Mix Shader, który miksuje te dwa nody. Na razie wiele to nie zmienia, ale jeżeli dodamy kolejnego noda, który nazywa się Light Path, to możemy go tutaj ustawić i wyciągnąć z niego wartość o nazwie Diffuse Ray. Jeżeli to wyciągnę i podłączę do Factor tutaj, to będę mógł kontrolować kolor tych ciemniejszych przestrzeni tutaj. Czyli może sprawdźmy to w praktyce. Podłączam kolor z naszej tekstury do naszego background w tym miejscu i teraz jeżeli tutaj wpiszę na przykład 15, to bardzo mocno rozjaśnimy te ciemne elementy. Po prostu odbite światło będzie wzmocnione 15 razy, tak jak tutaj. Możemy tutaj dać oczywiście 0, wtedy będzie kompletnie ciemno. Możemy dać na przykład 50, wtedy będzie całkowicie jasno. Ale ja myślę, że w okolicach 15-12 jest bardzo dobrze. I jeszcze ostatni trik. Bardzo często to ludzie pomijają, ale dobrze zastosowane jest niesamowicie potężne. Możemy wejść tutaj w Blender Kit, wybrać obiekty i wpisać drzewo. Mamy tutaj jakieś drzewo, klikam, przeciągam i poczekam, aż ono się wczyta. Zazwyczaj renderując jakieś wnętrze, drzewo to raczej ostatnia rzecz, o której myślimy, ale jeżeli mamy światło, tak jak tutaj, bardzo mocne światło, które wpada nam z zewnątrz, możemy przesunąć to drzewo w taki sposób, żeby lekko zasłaniało to światło. Tak jak widzisz teraz, przesuwam to drzewo i z lewej strony widać, jak ono zasłania lekko światło. W ten sposób możemy tak ładnie ustawić to drzewo, żeby leciutko przysłaniało nasze oświetlenie, ale żeby nie blokowało go całkowicie. Dzięki temu sam render będzie wyglądał dużo, dużo lepiej, bo będzie wyglądało, jakby faktycznie działo się coś poza tym małym wycinkiem sceny. Tak naprawdę tam nie ma żadnego lasu, nie ma nic, ale wygląda to tak, jakby padało tutaj światło, ale po drodze jakieś tam drzewo, jakiś przedmiot rozproszył to światło i dzięki temu mamy tego typu efekt. Czyli ponownie, zmieniliśmy tego typu scenę w taką scenę, bawiąc się w głównej mierze światłem. No i co o tym myślisz? Warto faktycznie zainwestować nieco czasu, żeby rozbudować nasz system oświetlenia? Czy raczej trwa to za długo i będziesz dalej walił rendery z jakimś jednym punktowym światłem, które leciutko oświetla twój obiekt? Oczywiście opowiedz o tym w komentarzach. A jeżeli masz jakąś lepszą technikę, to również się nie krępuj. No i to tyle. Liczę na to, że faktycznie te triki ci się przydadzą.